Cześć! Przekroczenie żelaza i manganu to dość popularny problem, na który mamy kilka rozwiązań. Jednym z nich jest stacja do usuwania żelaza i manganu Ekoperla Oxytower, która bez wątpienia wyróżnia się na tle konkurencji. Jeśli jesteście ciekawi w jaki sposób, zapraszam Was do oglądania. Ekoperla Oxytower posiada zintegrowaną komorę sprężonego powietrza. Dzięki niej cały proces filtracji odbywa się w jednym urządzeniu. Nie ma potrzeby napowietrzania wody przed stacją lub stosowania dodatkowych środków chemicznych. Dzięki temu Oxytower może pracować z hydroforem przeponowym lub z falownikiem bez zbiornika, a przy tym zajmuje niewiele miejsca. Woda jest wzbogacana w tlen potrzebny do wytrącania żelaza i manganu, a następnie powstały osad jest filtrowany na specjalnie opracowanym złożu o objętości aż 75 litrów. Dzięki zastosowaniu systemu napowietrzania usuwany jest również siarkowodór powodujący nieprzyjemny zapach wody. Urządzenie powstało przy użyciu europejskich i amerykańskich komponentów. Całość kontroluje głowica sterująca produkowana w USA przez firmę Clack. Jest bezawaryjna, łatwa w obsłudze i w pełni serwisowalna. Dzięki Ekoperla Smart System ustawienia pracy głowicy są dobierane do parametrów wody użytkownika. Głowica odpowiada za przeprowadzanie automatycznej regeneracji. Złoże nie wymaga użycia środków chemicznych, a regeneracja odbywa się przy użyciu wody i powietrza. Ekoperla Oxytower to wyjątkowe urządzenie, jednak nie dla każdego. Do właściwej pracy urządzenia potrzebne są określone parametry wody. Przekroczenie żelaza i manganu nie mogą być wysokie, a stężenie jonów amonowych musi być w normie. Również odczyn pH musi być odpowiednio wysoki. Jednak w przypadku odpowiednich pozostałych parametrów wody, odczyn pH można podwyższyć podczas filtracji. Przed zakupem warto skonsultować dobór stacji ze specjalistą, aby mieć pewność, że urządzenie spełnia nasze oczekiwania. Do urządzenia dodajemy polską instrukcję obsługi ze szczegółowym schematem montażu. Dzięki temu nie jest konieczne wezwanie profesjonalnego serwisu. Stację zamontuje każdy majsterkowicz samodzielnie bądź z pomocą hydraulika. Ekoperla Oxytower pozwala rozwiązać najczęstsze problemy z wodą, czyli przekroczenie żelaza, manganu i często siarkowodoru. Zastosowanie poduszki powietrznej pozwala uniknąć modyfikowania instalacji hydraulicznej oraz wymiany hydroforu na bezprzeponowy. Ode mnie to już wszystko. Zapraszam Was do subskrybowania naszego kanału i kliknięcia łapki w górę pod tym materiałem. A jeśli nasunęły Wam się dodatkowe pytania, piszcie na pomoc@ekoperla.pl. Do zobaczenia!